dowiedzieliśmy się o tej strasznej katastrofie, o tej strasznej tragedii. To był bardzo, bardzo trudny czas, który myślę, i pewnie mogę to powiedzieć w imieniu wszystkich rodzin, mogliśmy przetrwać tylko dzięki innym ludziom, którzy stali przy nas. Dzięki wspólnocie, która towarzyszyła nam od początku. Przez te wszystkie lata odczuwaliśmy w każdej chwili, że nie jesteśmy sami. Podczas pogrzebów, podczas rocznic, podczas strasznych dla nas wydarzeń związanych z procesem ekshumacji. I ja dzisiaj po prostu chciałam podziękować, że nigdy na żadnym etapie nie zostaliśmy sami. Jest z nami Małgorzata Rybicka, jest pani Ewa Solska i też oczywiście w ich imieniu dziękuję. I chciałam podziękować Komitetowi Obrony Demokracji, że znalazł w sobie siły, której może nam nie starczyło, żeby w bardzo spokojny, dyskretny, mądry i piękny sposób pamiętać o ofiarach, pamiętać o tych 96 osobach. Bardzo wam za to dziękuję.